Hejka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. No i dzisiaj z innej perspektywy, dlatego że będę sobie gadała do Was i haftowała, a przynajmniej próbowała cokolwiek powiedzieć, bo ja, pomimo że umiem robić kilka rzeczy na raz, to nie zawsze dobrze mi to wychodzi, więc to może być różne. W każdym bądź razie chciałam Wam dzisiaj poopowiadać trochę o moich planach na nowy rok. I zaczęło się to od tego, że obejrzałam sobie filmik na kanale Haftmania, no i ona tam, ta autorka tego kanału mówiła, że kiedyś tam nagra filmik o planach na nowy rok. No i ja tak zaczęłam się zastanawiać, jakie ja mam plany na nowy rok, ale uświadomiłam sobie bardzo szybko, że ja nie mam żadnych planów na nowy rok. Ba, ja nie mam nawet planów na następny tydzień. Żyję spontanicznie. W każdym bądź razie, tak się nad tym skupiłam. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. No i uznałam, że nie, no to w ogóle nie ma sensu na moim kanale. Taki filmik się nie pojawi. Dlatego, że ja właśnie tych planów żadnych nie mam. Natomiast dwa dni później wpadł mi w ręce wzór. I to całkowicie przez przypadek, dlatego że na grupie Hafty Wzory XSD facebookowej pojawił się post, w którym tam było opisane, żeby brać udział w wyzwaniu na nowy rok, żeby sobie haftować przez cały rok jakiś tam jeden obrazek, podzielić go bodajże na 52 części. No i co miesiąc, czy tam co tydzień, chyba co tydzień pokazywać efekty pracy. No i dowolny wzór oczywiście, tylko musi być z grupy. No i ja sobie zaczęłam tak przeglądać te wzory na grupie w poszukiwaniu czegoś takiego, no takiego małego, żebym mogła gdzieś tam w międzyczasie coś zacząć. Natomiast nic takiego małego dla siebie nie znalazłam, ale znalazłam wzór Haeda. I to nie jest chyba wzór Haeda. Nawet nie wiem. Wiecie co, nawet nie wiem, czy to jest wzór Haeda, czy to nie jest wzór Haeda. W każdym razie jest to kolos. No i teraz pomyślicie, że zgłupiałam, no bo jak to kolos? Przecież ja haftuję kanwy z nadrukiem. I w pierwszej chwili w zasadzie też tak pomyślałam, ale później uznałam, że nie no, raz się żyje, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i w zasadzie to tak mi się spodobał ten kolos, że postanowiłam, że chyba jednak go wyhaftuję. I aktualnie nie będę Wam pokazywała, jak on wygląda. Pokazałam go bodajże dwóm osobom na Instagramie, ale raczej nie chcę tak publicznie jeszcze opowiadać o tym, co on przedstawia. Chciałam Wam powiedzieć pokrótce, co się na nim znajduje. Wzór właśnie pochodzi z tamtej grupy, więc jeżeli ja tutaj coś tam poopowiadam, to może ktoś tam się domyśli, o jaki wzór chodzi. Choć wolałabym, żebyście się nie domyślali, bo o tym powiem Wam już wkrótce. Jest to wzór w rozmiarze 625x625 krzyżyków. Jest to wzór ciemny. Będziemy haftować prawie samymi szarymi, czarnymi nitkami. Choć pojawią się tam również czerwienie. I nie wiem, czy coś mogę Wam jeszcze powiedzieć o takich sprawach technicznych tego obrazka. Chyba nie, bo nie chcę za bardzo zdradzać szczegółów. W każdym bądź razie zgubiłam nożyczki. Już mam. Zaczęłam czynić obliczenia i wyszło mi, że muszę wydać na tego kolosa ponad 700 zł. I zaczęłam się trochę zastanawiać, czy to w ogóle ma sens, dlatego że no jest to duży obrazek. Nie wiem, czy ja go skończę. Nie wiem, czy ja w ogóle wytrwam w haftowaniu czegoś takiego. No i to na pewno będzie dla mnie
gigantyczne wyzwanie. Nie to, że trudne, ale po prostu ten obrazek będzie duży, a ja zazwyczaj haftuję małe obrazki. Potem okazało się, oczywiście ja tam z Wami rozmawiałam na Instagramie, okazało się, że Saga ma duży zapas, te jakby ustawione muliny, więc tej muliny mi tam pokazywało dużo więcej niż w rzeczywistości będę potrzebowała. No i tak, zaczęłam się zastanawiać nad tymi wszystkimi materiałami, dlatego że no jest to duży haft i słabo by było zacząć i coś już na starcie popsuć, na przykład wybrać jakiś zły materiał. Na początku weszłam sobie właśnie na grupę Haft Wzory XSD i w lupce sobie poszukałam, jaki będzie najlepszy materiał do półkrzyżyków, bo uznałam, że będę sobie haftowała półkrzyżykami i tak będzie odpowiednio. No i tam była taka ankieta, no i z tego wynikało, że najczęstszym wybieranym materiałem do półkrzyżyków jest właśnie AIDA. No to stwierdziłam, że dobra, no to weźmiemy AIDA 20CT, będę sobie haftowała dwoma nitkami, a półkrzyżykiem i będzie pięknie. No ale znowu zaczęłam sobie z Wami trochę rozmawiać na priv na Instagramie. No i okazało się, że trochę mi odradziliście te półkrzyżyki. Z tego względu, że jest to obrazek ciemny i będą prześwite. Z tego też względu, że pójdzie tej nici bardzo dużo, dlatego że jeżeli zacznę gobelinem haftować, to już w ogóle. No i tak trochę zeszłam z tropu i w zasadzie nie wiedziałam, co mam zrobić. Potem uznałam, że chyba jednak będę to haftowała krzyżykiem. I wtedy też sobie wyhaftuję krzyżykiem na AIDA 20CT, ale wtedy już jedną nitką. Ale mimo wszystko postanowiłam zapytać Was, jaki materiał Wy byście mi polecali. I najczęstszymi materiałami, które padały, był to Hardanger, o ile dobrze powiedziałam, Laguna 25CT i Stramin. Kongres Stramin, chyba tak się to nazywa. Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, bo ja się za bardzo na tych wszystkich materiałach nie znam. W każdym bądź razie zaczęłam się nad tym zastanawiać. No i tak, każdy mi w zasadzie powiedział co innego. Jedni mi radzili, żebym sobie wzięła tą AIDA, tak jak chciałam. Inni mówili, że nie, bo będą prześwity. No i chyba wezmę sobie Hardanger. Zastanawiałam się jeszcze nad Laguną, ale z tego, co mi kilka osób pisało, to Laguna jest podobno bardzo mięciutka. Więc obawiam się, że jeżeli jest to bardzo miękkie, to naciąg na tamborku, bo ja mam zamiar haftować to na tamborku, będzie bardzo mały i ta kanwa będzie taka mało sztywna, przez co będzie mi się trudno haftowało. Więc chyba wezmę sobie Hardanger 22CD i chyba na nim poprzestanę. Myślałam też o mulinie, no i tutaj również były zdania u Was podzielone. Jedni mi radzili Ariadną, inni, żebym chińskimi, ale stwierdziłam, że kupię sobie DMC. Zainwestuję, bo jednak boję się tego, że te kolory się będą różnić, a nie chciałabym od razu zamawiać wszystkich kolorów, które są dostępne, bo tak jak mi pisaliście, jest tam duży zapas, no i bez sensu, żebym to tak kupowała. Chciałam kupić sobie kilka sztuk dosłownie, gdzieś w pasmanterii stacjonarnej, ale za każdym razem jak idę do stacjonarnej pasmanterii, to te ekspedientki patrzą na mnie jak na kosmitę, kiedy proszę o DMC, więc nie wiem, no nigdzie nie mogę spotkać. No i stwierdziłam, że jednak zamówię na internecie i tutaj się pojawił kolejny problem, bo żeby zamówić odpowiednią tkaninę, jeszcze najlepiej, żeby miała rozrysowane kratki,
w jednym sklepie i do tego jeszcze w tym samym sklepie kupić odpowiednie kolory muliny, no to to już po prostu graniczy z cudem. Niestety nie znalazłam hardangera z kratkami, więc chyba będę musiała kupić bez i sobie te kratki dorysować. I zamówię sobie na początek kilka mulin i będę haftować. Pierwsza myśl była taka, żeby zacząć to haftować dopiero wtedy, kiedy skończę te hafty i zająć się tylko i wyłącznie jednym haftem, a ewentualnie zostawić sobie jeszcze coś tam na zmianę, gdyby mi się ten jeden znudził, bo ja jednak lubię haftować różne hafty, a nie cały czas to samo. Ale jakoś się nie mogę doczekać, żeby już zacząć. I chyba kupię sobie kilka sztuk dosłownie mulinek na pierwszy taki kwadrat. Wydzieliłam sobie takie 40 na 40 mniej więcej. I w tym obszarze będzie mi potrzebnych 14 kolorów. Więc chyba sobie po prostu zamówię te kolory. I będę haftować. I będę haftować tak w międzyczasie na początku, bardziej skupiając się na tym, co już mam zaczęte, żeby te hafty pokończyć i potem skupić się tylko i wyłącznie na tamtym hafcie. Chciałam też trochę poczekać, żeby się upewnić, czy jednak rzeczywiście ten wzór mi się podoba, bo może być tak, że tutaj mi się podoba, a za tydzień mi się znudzi i już w ogóle mi się nie będzie chciało tego haftować, bo tak też również może być. No i tego również się obawiam. Ale myślę, że chyba nie będzie takiej tragedii. W ogóle z mężem dogadaliśmy się, że w tym roku pod choinkę wybieramy sobie sami prezenty, jakie chcemy dostać, więc ja sobie wybieram coś dla siebie, a on wybiera coś dla siebie, żeby nie kupować w ciemno, bo szkoda pieniędzy, jakby się komuś to miało nie spodobać. I tak sobie myślę, że chyba sobie zamówię te materiały właśnie do kolosa i otworzę sobie je dopiero pod choinką, tak przy wszystkich. I to będzie miało taki fajny klimacik. I to właśnie będzie moje takie postanowienie na nowy rok. Nie wiem, czy zacznę to w nowym roku, czy zacznę jeszcze w tym roku, choć w zasadzie to w tym roku już nie chciałam nic zaczynać. Ale wiecie, że kobiety to są zmienne. Dzisiaj tak, jutro tak. Ja to zawsze tak mam. Więc moim planem na nowy rok będzie kolos. Nie wiem, czy sobie dam radę. Z jednej strony uważam, że... Ten wzór nie jest jakoś bardzo trudny. Jest bardzo czasochłonny. I właśnie tego się obawiam, że po prostu zabraknie mi chęci, zabraknie mi motywacji do robienia tego. Wydam pieniądze i to grube pieniądze, a potem się to zmarnuje. I to jest taka moja jedyna obawa co do tego, bo jednak to jest co innego, taki wielki obrazek to jest co innego niż taki mały hafcik, który w zasadzie jest mało istotny. Gdyby teraz ktoś przyszedł i coś mi z nim zrobił, to powiedziałabym, no to ja sobie zacznę coś nowego. Ale gdyby ktoś przyszedł i coś mi zrobił z tamtym haftem, albo gdybym ja nim coś zrobiła, gdzieś się pomyliła, wybrała jakiś, nie wiem, zły materiał, czy coś, co by bardzo wpłynęło na jakość tego obrazu, no to bym się chyba zapłakała na śmierć. A jeszcze miałam Wam wspomnieć o tym, dlaczego stwierdziłam, że jednak chyba wybiorę hardanger. Mam nadzieję, że w ogóle to dobrze wypowiadam. Jeśli nie, to mnie poprawcie w komentarzach. Wybrałam go dlatego, że ponoć po praniu hardanger się minimalnie kurczy i nie będzie wtedy prześwitów. Więc myślę, że to będzie ok. I nareszcie znalazłam igły 28, bo jak już pewnie wiecie, ja miałam problem ze znalezieniem tych igieł w pasmanterii i zawsze kupowałam te 26, a te 26 były za duże. No i miałam taki problem, że musiałam haftować za grubymi igłami. No i efekt nie był zbyt ładny, no bo kanwa się rozpychała, rozpychały się dziurki. Ale teraz już będę miała 28 i uważam, że chyba będzie ok. Nie wiem, czy są jeszcze mniejsze igły. Jeżeli są jeszcze mniejsze, to mi dajcie znać, ale myślę, że do hardangera 22CT 28 będą ok. Więc to chyba tyle o moich planach.
To chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że wytrwam. No, oglądałam się filmów Pani Joanny. Ona też nagrywa właśnie na YouTube'a i pokazuje te wszystkie swoje kolosy. One są przepiękne. I doszłam do wniosku, że ja też bym chciała mieć takiego pięknego kolosa, ale kiedy go skończę, nie mam pojęcia. Może za 10 lat. Spokojnie. To nie wyścig. Wyhaftowałam w tym momencie niewiele. Ale zawsze coś. Przynajmniej powiedziałam Wam to, co chciałam. No i koniecznie mi napiszcie. Koniecznie napiszcie mi, czy to, o czym myślę, czy to, co wywnioskowałam, jest ok, czy ten materiał jest ok, czy w ogóle... jak Wy byście do tego podeszli? Czy jednak krzyżyki, czy półkrzyżyki? Jaki materiał? Co o tym sądzicie? No i przede wszystkim, czy będziecie oglądać takiego kolosa, bo jednak pokazywać w kółko jeden i ten sam haft to trochę nie w moim stylu, ale zobaczymy. Może akurat to będzie ok. No i to tyle, co Wam chciałam powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!